Tańcuj, Micuch. Tańcz, tańcz. To jest... Nie wiem czemu, ale zawsze jak jeżdżę gdzieś autostopem, to po drodze spotykam ludzi, którzy naprawdę potrafią cieszyć się życiem. Tak jak tamci ludzie, o tam, którzy urządzają wesele w ogrodzie i o tej godzinie jest bardzo wcześnie, już tańcują. I tam pannę młodą widać. Selfie graniczą. Dobra, już. A co nie można? Kawy tam? Skolko to tam można? Kawy też nie można przewozić przez granicę? Nie, duże nie można. No, narkotyki, ikony, oróżie. Łożajka to polanka? No polanka taka. Po ruski, poliana, polianka. Codzienne życie. Tutaj sobie idzie babuszko z krową. Tu ktoś sobie jedzie furą na laseczki, a potem do klubu na imprezę. Tutaj jedna, druga, kolejna babuszka rozmawia z kolejną babuszką. Beztroską młodzieńcy huźdają się na huźdawce. Rozmawiają o miłości. Otwórz te drzwi. Ale zajebiste. Rusoturistwo. Dobry dzień. Dobry dzień. A mogę nigdy do naszych zmiany, bo to jest Polszy, my z Polszy. A, no i Polszy. Polszy, tak. Dobry dzień. Polska. Warszawa. Warszawa. Do reszty nasz słowiański bratni narod, prawda? Aktywniejsze, aktywniejsze. Веселіше, нема паник, як не дивове, наша милость ще гуарі. Так якби не відомо було б, де ще кончить, це страшно довге, курде. Tam ktoś chodzi. Po co tam jest za pan? Buchał. Co to jest? Skolka stoi te prajest? Niczo nie stoi. Tak. A pokaż te ruble teraz. 200. Jesteśmy w Rosji, więc mamy nową walutę. Naszą nową walutą żegnamy już grywny. Są ruble. Są też kolorowe w sumie, ale powiem szczerze, że mi się bardziej podobały hrywny od rubli. To jakieś takie zbyt imperialne. W Rosji skończył się patriotyzm ukraiński i zaczął się rosyjski. Na przykład tutaj ten balkon. Pomalowany w barwy rosyjskie. To ludzie, sąsiedzi musieli się skrzyknąć, żeby tak zrobić. Rosja nie jest rajem i nie będziemy się starali tego tu udowodnić, ale jeśli chodzi o ceny na zaprawce, na stacji benzynowej, no to wystarczy spojrzeć. Mamy tutaj benzynę 95 za 35 rubli, czyli to jest coś mniej więcej trochę ponad 2 złote. W letnim menu Kia. Jakiś wypadek poważny. Witamina z wodą oczywiście z kibla. Jakiegoś postradzieckiego, więc nie wiem do końca, czy to jest dobre rozwiązanie, ale z drugiej strony nie mam innej, więc... Ruska metoda na omijanie korków. Tylko tam pewnie potem będą takie dziury, że w ogóle stamtąd nie wyjadą. Musi wytrzymać. Trzyma nas podwójne łóżko. Ja w ogóle nigdy nie, dość, że nigdy nie spałem w tirze, też nigdy nie spałem na podwójnym łóżku w tirze. Tak, to by się tu ulokujcie, a ja się pójdę, nie będę też mroził. Przydrożny handelek. To jest miód sprzedają? Trudno uwierzyć. Tak przy autostradzie. Spodziewałem się, że kiedyś to zrobię. A jednak. Rozbiliśmy namiot w polu kukurydzy. Ach, gdzie tu? Z którego miejsca? Generalnie w Rosji jest tak, że pomniki Lenina są wszędzie. Bo Lenina się nie wstydzą. No bo Lenin, powiedzmy, już jest tak daleka przeszłość, że to jest tam pójdzie. Ale Stalina, to tutaj dylematy Biesłanu. Masz tu jedyne wejście na most, bo inaczej nie da przejść. A tu masz, kurde, nie wiem, czy jest byk, czy krowa. Co jak co, ale zakład karny w Biesłanie nie wygląda w ogóle zachęcająco. Więc nie radzę stawać się przestępcą w Rosji na Kaukazie.
bo w czymś takim siedzieć to... Się zamknąłem, a? Lasciatemi cantare. Italiano vero. Vero. Bada 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 bada. Jesteśmy pod starą szkołą w Biesłanie. Właśnie tutaj w 2004 roku islamscy radykałowie przeprowadzili zamach terrorystyczny. To był pierwszy dzień szkoły, rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci. No i wszystkie te dzieci praktycznie stały wystrzelane w tej szkole. Zginęły od kul, też od granatów. Учительница, да? Учительница. А это всего. Пять человек с одной. Понимаешь, да? Да, да, понимаю, понимаю. Это учительница, их матушка их. Вот это все с одной семьи. Ага, забачься, что. Patrz, to nie jest pomnik. Zobacz, co znalazłem. To chyba jest jakiś nagrobek. Nie wiem, co on tu robi w ogóle. Leży po prostu sobie przy drzewku. Nagrobek.